Sokołowsko to wioska położona w dolinie otoczonej niewielkimi, ale pięknymi górami oraz lasami. Po dotarciu tutaj odnosimy wrażenie, jakbyśmy przenieśli się do innej krainy. Robi się nieco chłodniej, w powietrzu czuć wilgoć, a osadzająca się mgła na szczytach gór nadaje wyjątkowy klimat. To właśnie tutaj dr Bremer stworzył światowej sławy kurort medyczny, na którym wzorowało się szwajcarskie Davos. Również tutaj młodzieńcze lata spędził Krzysztof Kieślowski, oglądając pierwsze filmy w lokalnym kinie. Oraz w tym miejscu Olga Tokarczuk osadziła akcję pierwszej ponoblowskiej powieści. Dziś w Sokołowsku prężnie działa fundacja In Situ, odbudowując sanatorium doktora Bremera i jednocześnie tworząc Mekkę dla artystów.